każdym mieście, w dowolnym kraju, znajduje się szpital psychiatryczny lub dom opieki społecznej, z którego możesz skorzystać. Gdy dotrzesz do recepcji, poproś o spotkanie z kimś, kto nazywa siebie strażnikiem końca. Twarz pracownika przybierze wyraz dziecięcego strachu, po czym zostaniesz zabrany do izby. Będzie ona w głęboko ukrytej sekcji budynku. Wszystko, co będziesz słyszał, to dźwięk kogoś mówiącego do ciebie, rezonujący w korytarzu. Będzie to język, którego nie zrozumiesz, lecz twoja dusza będzie czuć niewytłumaczalny strach. Jeżeli w jakimkolwiek momencie mowa ustanie, zatrzymaj się i szybko powiedz na głos: ja tylko przechodzę, chciałbym porozmawiać. Jeżeli nadal jest cicho, ulotnij się. Opuść budynek. Nie zatrzymuj się po cokolwiek. Nie idź do domu. Nie zatrzymuj się w zajeździe. Po prostu idź gdzieś, aż upadnie twoje ciało zmęczenia. Rano będziesz wiedział, czy udało ci się uciec. Jeśli głos w korytarzu powróci, po wypowiedzeniu twoich słów, idź dalej. Po twoim dotarciu do celi, wszystko, co będziesz widział, to pokój bez okien z osobą w kącie, mówiącą w nieznanym języku oraz tulącą coś do siebie. Postać odpowie tylko na jedno pytanie. Co się stanie, gdy wszystkie się połączą? Osoba ta spojrzy ci w oczy i odpowie na twoje pytanie w przerażających detalach. Wielu traci zmysły w tej izbie. Niektórzy znikają niebawem po spotkaniu, a kilkoro kończy swoje życie. Lecz większość robi najgorszą rzecz. Spogląda na obiekt w rękach postaci. Ty także będziesz chciał spojrzeć. Uważaj, albowiem jeżeli to zrobisz, twoja śmierć będzie okrutnym i bezlitosnym horrorem. Twoja śmierć nastąpi w tym pokoju, zadana rękami tej osoby. Ten przedmiot jest numerem 1 z 538. One nigdy nie mogą się połączyć. Nigdy.